Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na przedstawienie trzech pudełek. Będzie to Shiny Box, Urok oraz pudełko takie ambasadorskie, można powiedzieć, ze Schwarzkopfa. Przepraszam Was oczywiście za to, że dawno mnie nie było, że ostatnio rzadko kiedy nagrywam, ale naprawdę najzwyczajniej w świecie po prostu brak mi czasu. Doba jest zbyt krótka. Dzisiaj mamy niedzielę, troszeczkę więcej mam czasu wolnego, dlatego usiadłam, żeby nagrać Wam przedstawienie tych trzech pudełek. Więc mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Więc zaczniemy może od pudełka Shiny Box. To jest pudełko lutowe. Nazywa się Love, ponieważ oczywiście jest związane z walentynkami. Dostałam je jakoś pod koniec lutego. No, troszeczkę czasu minęło, odkąd mam to pudełeczko, ale ja nigdy nie nagrywam tak od razu, jak je dostanę. Najczęściej jak coś tam przetestuję z tych kosmetyków, choć z tego pudełka nie testowałam zbyt wiele, natomiast z tych innych już tak. Więc dobrze, zaczniemy właśnie od tego Love, czyli Shiny Boxa takiego normalnego. Pokażę Wam, co tutaj się znalazło. Oczywiście mamy rozpiskę. I według rozpiski będę leciała. Powiem Wam, że w zeszłym miesiącu, czyli w lutym, naprawdę fajne kosmetyki się pojawiły. Pierwszy kosmetyk to jest woda micelarna z Kushi. Nie wiem, jak to się wymawia. Ta firma już kilka razy się pojawiała w Shiny Boxie. Nie używałam jej, ponieważ w tym momencie mam inne płyny, inne produkty do zmywania makijażu, czy toniki i tak dalej, ale na 100% mi się przyda. Mam nadzieję, że w tym roku gdzieś na wakacje wyjadę, więc może taka mała pojemność zostawię ją może na wakacje po prostu. Więc to jest woda. Aha, i to był produkt, który otrzymały klientki, których lutowy zestaw Shiny Box jest przynajmniej drugim w ramach jednej i tej samej subskrypcji lub aktywnego pakietu. Jestem w szoku, ponieważ nigdy wcześniej ambasadorki, czyli my, nie dostawałyśmy właśnie takich produktów, takich VIP można powiedzieć. A tutaj fajna niespodzianka, około 32 zł za 100 ml i tutaj mam 100 ml. Więc to jest pierwszy produkt. Na pewno będę go używała. Ogólnie ta firma całkiem nieźle mi się sprawdziła i miałam chyba krem i coś tam, jeszcze nie pamiętam, tonik, bardzo fajny tonik, taki lepki, nawilżający też był właśnie z tej marki. Kolejną rzeczą, którą znalazłam w tym pudełku, jest to taki suplement diety odchudzający. Termline Fast dla kobiet dążących do szybkiej redukcji wagi ciała. Absolutnie nie jestem za takimi produktami. Ja dużo schudłam ostatnio, znaczy ostatnio przez ostatni rok, więc, ale odchudzałam się po prostu normalnie, normalną dietą. Nie głodziłam się, nie używałam żadnych takich suplementów diety i nie jestem za tym, więc na pewno nie będę tego używała, ale takie coś tutaj się znalazło. To jest produkt pełnowymiarowy, kosztuje 60 zł i 72 grosze za opakowanie. Ok, ale jakbyście chciały, no to macie. Kolejną rzeczą, którą tutaj znalazłam, jest to produkt antybakteryjny nawilżający i to jest dokładnie ochronny krem do rąk 2 w 1. Czyli to jest coś takiego, co odkaże nam dłonie i jednocześnie nawilża. Wiecie, nawet ja nie sprawdzałam, jaką to ma konsystencję. Ach, to jest taki po prostu zwykły krem. Byłam wcześniej przekonana, ponieważ nie czytałam tej ulotki, ale jak zobaczyłam właśnie ten produkt z Clean Hands, to myślałam, że to jest taki żel antybakteryjny. Już chciałam Wam powiedzieć, że mi się przyda na jakieś właśnie, nie wiem, wyjazdy czy coś tam. A to jest zwykły krem do rąk, więc ciekawe. Nie pachnie alkoholem, czyli nie będzie odkażał tak normalnie rąk, ale to jest po prostu krem. Więc jeśli chodzi o ten produkt, jego koszt za tą pojemność tutaj, czyli 75 ml, to jest 6 zł i 99 groszy. Następna rzecz. Kolorówka. Najczęściej właśnie spotykana ta marka w pudełkach Shiny Box bądź Urok, czyli Smart Girls Get More. Bardzo tania właśnie marka i to jest pomadka w płynie Color Rich Super Matte. Produkt pełnowymiarowy, za sztukę, za tą właśnie pomadkę płacimy 15 zł 99 groszy. Kolory były różne z tego, co ja widziałam i tutaj też jest napisane, że miks kolorów. Mi się trafił jeden chyba z najciemniejszych. Ja ogólnie nie używam takich ciemnych pomadek do ust. Ale powiem Wam, że jak ją próbowałam tutaj zasłoczować, dzisiaj nie będę jej słoczować na dłoni, ponieważ nie chcę się pobrudzić.
kolor się po prostu wydaje tutaj w opakowaniu troszeczkę ciemniejszy niż jest na ustach, niż jest zasłoczowany i tak dalej. To jest taka jagoda, coś takiego. Nawet całkiem ładny kolor, jeśli lubicie takie odcienie, to może Wam się sprawdzi, bo naprawdę bardzo ładny i rzeczywiście jest matowy, ale to nie jest pomadka, która zastyga. Z tego co sprawdzałam, ona jest taka musowawa, taki mus jakby, coś takiego. 15,99 zł, tak jak wspomniałam. Kolejna rzecz to jest malinowo-kolagenowa maska na twarzy i ja uwielbiam maseczki. Mam ich sporo i tą następną w kolekcji będę miała, na pewno ją zużyję. Wygląda ślicznie i mam nadzieję, że bardzo ładnie pachnie malinkami. To jest maska kolagenowa i też bardzo lubię kosmetyki, które zawierają kolagen, szczególnie maseczki właśnie w płatach. I ona jest malinowa i tak dalej, i tak dalej. Pozostawić maskę na 15-20 minut. Potem ściągnąć i jej tutaj cena to jest za nią 4,95, czyli około 5 zł za taką maseczkę. I mam tutaj następną rzecz, czekajcie, poprawi się. Następna rzecz jest z firmy I Want i tą markę uwielbiam, szczególnie ich peeling. Peeling taki właśnie, no, do peelingowania twarzy. Ja go Wam kiedyś pokazywałam już i w ulubieńcach, no, chciałam powiedzieć roku, ale nie. W ulubieńcach stycznia na pewno się pojawił. Bardzo go lubię, świetnie ściera martwy na skórek, po prostu cudowny peeling. Podlinkuję Wam na dole właśnie do tego peelingu link. A tutaj mam taki set. Taka próbka, można powiedzieć, dwóch produktów. Jeszcze nie używałam, chciałam Wam pokazać, jak to wygląda, ale myślę, że po peelingu właśnie zrobię sobie peeling, a potem nałożę te dwa produkty. Nie zawierają parabenów, sztucznych zapachów, barwników i zestaw ten zawiera tonik nawilżający 5 ml oraz emulsję nawilżającą 5 ml, czyli jedno po drugim się po prostu nakłada. Jestem ciekawa, bo możliwe, bo ta marka jest w ogóle dostępna w Hebe, i sprawdził mi się fajnie właśnie ten peeling, więc możliwe, że sobie coś tam jeszcze zakupię, chociaż ostatnio złożyłam zamówienie z Biochemii Urody, dość spore. Też mam nadzieję, że nakręcę Wam otwarcie może tego pudełeczka, co do mnie przyjdzie. Ale jeśli chodzi o tą markę, to całkiem nieźle mi się tam ten produkt sprawdził, więc może i po to sięgnę. Spróbuję najpierw, zobaczymy. Więc tak i taki zestawik tutaj, travel size, kosztuje 95 groszy. Ok, kolejną rzeczą, Taupa, regenerująca maska na naczynka, green naczynka, za nią, czyli dwa razy, tutaj są dwie maseczki jakby, znaczy nie jakby, to po prostu dwie maseczki i koszt za to opakowanie to jest 5,99 zł i tutaj jeszcze mamy przy okazji tego pudełka kod zniżkowy 20% na produkty z asortymentu marki Taupa, na jakieś tam hasło. Nieważne. W każdym razie taka maseczka. Ja na pewno będę ją używać, ponieważ ja niby nie mam naczynek, chociaż troszeczkę przy nosie mi popękała, ale to nic. Ale te kosmetyki są bardzo delikatne, właśnie takie na naczynka, uspokajające cerę, nawilżające, no po prostu delikatne, więc na pewno krzywdy mi nie zrobi. Więc sobie ją poużywam. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, Flosslek. Aha, to jest ten największy produkt tutaj z tego pudełeczka i on wygląda tak. Tu były różne rzeczy właśnie, dermokosmetyki wymienne. 7 różnych kosmetyków można było tutaj otrzymać. Ja mam regenerującą maskę do włosów. Włosy suche, zniszczone i farbowane. Super! Na pewno będę z miłą chęcią próbować. Ja już zawsze Wam powtarzam, że produkty właśnie typu szampony czy maseczki, jakieś odżywki do włosów bardzo fajnie. Cieszę się po prostu, że są w pudełkach, naprawdę, bo tego naprawdę dużo się zużywa, przynajmniej w moim przypadku. Jest drugi dzień co najmniej moje włosy. Także regenerująca maska do włosów też będzie fajnie. Znaczy fajna, zobaczymy czy będzie fajna, ale będę na pewno ją używała. I jeśli chodzi o nią, to jest tutaj wyceniona na 24,99 zł. Oczywiście produkt pełnowymiarowy. Jeszcze Wam pokażę, może jak on wygląda tutaj w środku. To jest taka tuba, zobaczcie, naprawdę spora. Fajnie, cieszę się naprawdę. Kolejne będą takie dwie próbki, dwa upominki z firmy Bergamo. Pierwsza z nich to jest ampułka z serum ze śluzem ślimaka, a drugi to jest krem do twarzy DNA
Wrinkle. Tak chyba mi się wydaje, że to się wymawia. Więc takie saszetki. Firmy kompletnie nie znam, więc nic Wam o tym nie powiem. To jest firma, tak jak wspomniałam, Bergamo. To to. I ostatnią rzeczą mam tutaj, tylko że nie wiem, gdzie to jest. A, tutaj mam. To jest kod zniżkowy. Voucher ze zniżką 50 zł na kurs online na doradcę dietetycznego z certyfikatem. Nie skorzystam. Na pewno napiszę Wam na dole, jaki kod tutaj mamy, żebyście, może która z Was będzie chciała być właśnie dietetykiem, to będziecie miały na dole pod filmikiem kod zniżkowy 50 zł. Więc to wszystko. To były wszystkie kosmetyki, które były tutaj właśnie w tym pudełku Love. Okej, więc robimy kolejne pudełeczko, znaczy przedstawię Wam kolejne pudełko, to jest pudełko Urok, które u mnie, do mnie przyszło właśnie w takim kartoniku po chyba styczniowym pudełku Shiny Box. I tutaj szybciutko, bo tutaj jest mniej produktów niż było w tamtym. Oczyszczająca i łagodząca maseczka detoksykująca dla skóry twarzy. I ona jest bardzo droga. To był pierwszy produkt, najdroższy z całego tego pudełka. I jeszcze jej nie używałam, ale na pewno zamierzam. I jest oczyszczająca i łagodząca, więc coś dla mnie. Ja ostatnio bardzo oczyszczam swoją twarz. I to działa, naprawdę. Mam dużo mniej zaskórników na skórze. I ona tutaj za 50 ml, i mamy tutaj 50 ml, jej koszt jest 189 zł. Naprawdę bardzo droga. Ciekawa jestem, jak się sprawdzi. Wygląda w ten sposób. Nie otwierałam, nie używałam, więc nic o niej powiem, ale jeżeli będzie fajna, to może w ulubieńcach ją pokażę Wam. Kolejną rzeczą z pudełka Urok, właśnie w lutym, była bransoletka, spójrzcie. Z firmy Brytyjka. Ja pamiętam, że z tej marki kiedyś, w którym właśnie pudełku dostałyśmy takie fajne torby zakupowe, takie lniane, bardzo fajne i do tej pory używam tych toreb, i one mi, znaczy tej torby ogólnie, bo jedną mam i fajnie mi się sprawdza. Natomiast jeśli chodzi o tą bransoletkę, jest może dla jakiejś nastolatki, takim, no nie wiem, 11-letniej dziewczynki by się przydała, może by była zadowolona z niej. Dla mnie to nie jest, ani wykonanie mi się nie podoba. To jest bransoletka wykonana z metalu i lub rzemyka. Koszt za taki właśnie produkt to jest 6,90 zł. Tak jak mówię, no jest po prostu baciewna. Co tu dużo mówić, naprawdę nie podoba mi się. Ani to ładnie nie leży, ani to ładnie nie wygląda. Może z daleka, owszem, ale tak naprawdę to nie. Mi się kompletnie nie podoba, jest strasznie taka tandetna po prostu w dotyku. No, nie będę jej nosić. Szkoda, że nie mam jakiejś takiej córeczki właśnie w wieku 11 lat, bo synom nie oddam. Nie będą chcieli na pewno. A więc tak, kolejną rzeczą jest balsam do ust. Balsam do ust z firmy The Prohibition CEO. Nie wiem dokładnie, jak to się wymawia, ale to jest po prostu taki balsamik, chyba nie na bazie wazeliny, z tego co kojarzę, bo jest taki bardziej naturalny. Zapewnia ustom optymalne nawilżenie, zapobiega pękaniu. Składa się w 100% z organicznych składników, wolny od wazeliny i substancji naftowych, miks zapachów. Mi się trafił akurat mojito. I on kosztuje 19,90 zł za 15 ml. Na pewno będę używać. Czekajcie, odkręcę. Tak, bardzo fajnie pachnie, tak troszeczkę miętą. Wygląda jak taka wazelinka. Jest twardy ten produkt. Jeszcze go, może na początku, jak mi przyszedł właśnie ten produkt, te pudełka, to spróbowałam, ale tak to nie używałam. Ale na pewno będę. Następna rzecz to będzie naturalny olejek eteryczny i to jest naprawdę coś fajnego. Ja już robiłam kąpiel właśnie z tym produktem i na całą dużą wannę wystarczy tego 2-3 krople, góra 4 naprawdę, bo to jest bardzo intensywny zapach. Mój, który ja dostałam, to jest trawa cytrynowa i to przepięknie pachnie. A to jest takie malusie opakowanie, spójrzcie, naprawdę malutkie, 10 ml, ale mega wydajny ten produkt będzie, naprawdę, i do wszystkiego można go używać i koniecznie taki produkt trzeba rozcieńczać. Tutaj naprawdę na całą wannę, żeby się wykąpać w przepięknie pachnącej wodzie, no to wystarczyło mi 3 kropelki, naprawdę. To jest
bardzo mocny produkt, bardzo mocny i fajny i bardzo się z niego cieszę naprawdę. To jest ślicznie pachnący po prostu produkt. Oleki eteryczne, miks zapachów, 14,50 zł za 10 ml, czyli właśnie za tą pojemność tutaj, co mam. 100% naturalne i to jest firma Optima Natura. No, fantastyczny, naprawdę fantastyczny produkt. Bardzo się z niego cieszę. I następna rzecz to jest puder brązujący z firmy, również tej samej, co to miałaś na pomadkę, czyli Smart Girls Get More. 16,99 za 17 gramów i muszę Wam powiedzieć, że mi się kolor trafił 02 Sandy Gold i dziewczyny, nie pamiętam, czy w zeszłym pudełku, czy w którymś jeszcze tam z kolei dostałam również ten sam produkt, spójrzcie, tylko w innym kolorze. Mam dwa bronzery z tej samej firmy, wyglądają bardzo podobnie, tylko właśnie różnią się delikatnie odcieniem. Spójrzcie. Muszę Wam powiedzieć, że całkiem ładne te odcienie są. Ten, który ja tutaj mam, to jest ten właśnie 02 Sandy Gold. I ten chłodny odcień, to znaczy ten matowy, to jest taki chłodny odcień. A tu jest troszeczkę taki błyszczący, ale bez jakichś chamskich drobin. Taki bardziej satynowy właśnie produkt. Ładnie to wygląda, naprawdę. Jak zrobiłam swatch, to mi się podobały te kolory, więc możliwe, że nawet będę używać. I to jest, jak mówię, dwójeczka. Tak. I ostatnia rzecz to jest cień mineralny, taki malusi, zobaczcie, to jest 1 gram, 15,90 zł za produkt pełnowymiarowy, to jest właśnie produkt pełnowymiarowy. Jest jego tutaj dość mało, ale wydaje mi się, że będzie dosyć właśnie wydajnym produktem i ten kolor mi się bardzo podoba. To jest taki, zaraz powiem jaki ja kolor tu dostałam, ale on jest dość podobny do patiny w ogóle z MAC. To jest Gold Rush, tak się nazywa ten odcień. To jest taki właśnie brązowo, lekko zielonkawy, lekko złoty, taki naprawdę śmieszny, ciekawy, trochę oliwkowy cień, kolor. A, i jeżeli chodzi o ten cień, to jest firma Nuti. Nie znam się kompletnie na kosmetykach mineralnych. Tą markę gdzieś tam słyszałam już, chyba na kanale Organic Makeup u Paulinki. Link do jej kanału będziecie miały pod spodem. Ona się zajmuje właśnie tylko i wyłącznie kosmetykami mineralnymi, czyli produktami takimi naturalnymi. I jeśli Was ta tematyka interesuje, to zapraszam. I u niej właśnie chyba słyszałam o tej marce. Także tyle. To były wszystkie kosmetyki z tego pudełka Urok. I oprócz tego, jako ambasadorka w tym miesiącu dostałam również pudełko z nowościami i bestsellerami marki Schwarzkopf Create Your Style. Język można połamać. I tutaj pokażę Wam, co dostałam. Szampon z właśnie z Szaumy. Nowość. Przepięknie pachnie w ogóle. To jest zapach wody kokosowej i kwiatu lotusa. Przepięknie pachnie i dziewczyny. O ile nigdy nie zwracałam uwagi na szampony, ponieważ szampon to ma tylko myć. Tak, ten szampon nawilża moje włosy, normalnie jak myję, ale nie obciąża i nie tłuści moich włosów, jest po prostu świetny. Ja już go praktycznie całkowicie zużyłam, codziennie, znaczy za każdym razem jak myję włosy, to używam jego, bo mi pięknie pachnie i dobrze też oczyszcza, nie przyklepuje tych włosów. I do tego ma się wrażenie wręcz, że ja mam odżywkę nałożoną na włosy, ponieważ jak spłukuję ten szampon, to włosy są mięciutkie i śliskie. Naprawdę fajny szamponik, niedrogi myślę, więc serdecznie Wam polecam. Jeśli macie ochotę wypróbować, to spróbujcie, bo jest naprawdę bardzo dobry. Naprawdę się zdziwiłam. I tutaj mam odżywkę, którą też już wykończyłam. Ja z Gliskóra, z tego właśnie Schwarzkopfa. Wszystkie chyba odżywki, chociaż najbardziej lubię czarną. I teraz właśnie ta mi się też bardzo dobrze sprawdziła. Inaczej pachnie niż czarna. Tak, tak słodko po prostu. Bardzo ładny zapach ma. I też te włosy i wygładza i tak delikatnie nawilża. Wiadomo, to nie jest nic naturalnego. Nie ma tu jakichś olejków czy czegoś takiego, wiecie, dobrego dla włosów, ale jako silikonowa taka właśnie odżywka, wygładzająca włosy, dodająca troszeczkę blasku, jest fajna. Odżywka do włosów długich, skłonnych do zniszczeń, z rozdwającymi się końcówkami i faktycznie dobrze działała, naprawdę. Naprawdę fajna. Ja zresztą wszystkie te odżywki właśnie z Gliskóra lubię, także ona, ta też mi się sprawdziła.
Koszty jej to jest 11,99 zł. A jeśli chodzi o ten szampon, to jest koszt za 400 ml. Jest naprawdę duże opakowanie tutaj. To jest 8,99 zł. Serdecznie Wam polecam ten szampon, naprawdę bardzo fajny. Woda kokosowa i kwiat lotosu. Lotos. Ok, i to są dwie nowości właśnie. Kolejną rzeczą, też nowość, to jest Stafta, lakier do włosów, tak? Bardzo mocny lakier do włosów przeciw puszaniu się. Mi się włosy aktualnie nie puszą aż tak, ponieważ troszeczkę je ostatnio olejuję i całkiem w niezłym stanie są, jak na włosy rozjaśniane i farbowane, chociaż mam nadzieję, że widzicie, ostatnio farbowałam. Może Wam później opowiem, jaką farbą i tak dalej, może w ulubieńcach, czy tam w bublach, denkach i tak dalej. Natomiast niestety zrobiły mi się pomarańczowe i psikam je w tym momencie suchym szamponem, żeby je właśnie troszeczkę tak ochłodzić, rozjaśnić jakby, żeby nie były takie pomarańczowe tutaj na górze, na odrostkach. I używam właśnie tego produktu, który tutaj miałam w tym opakowaniu, w tym pudełeczku. Dobrze mi się sprawdza właśnie do tego celu, ponieważ zostawię ten biały proszek na głowie i te włosy wydają się mniej pomarańczowe, właśnie bardziej takie platynowe, białe. Więc w ten sposób sobie radzę z tymi pomarańczowymi odrostami. No. I to było właśnie w tym pudełeczku. To jest suchy szampon, ja już go kiedyś miałam. To jest The Got To Be Fresh It Up Extra Fresh. Tak? To nie jest chyba nowość, to jest bestseller. Tak, bestseller. Za 200 ml koszt to jest 18,99 zł. A wracając do szamponu, do lakieru. Ja naprawdę nie pamiętam, kiedy ja lakier do włosów ostatnio używałam. Może spróbuję, chociaż wiecie co, ja zazwyczaj suszę włosy suszarką, potem tą szczotką taką obrotową, już nieraz Wam pokazywałam, nie stylizuję swoich włosów nie wiadomo jak, więc tych lakierów po prostu nie potrzebuję. Ale jeżeli będę chciała, to będę miała, zawsze się jakiś lakier gdzieś tam przyda, czy żeby komuś pożyczyć. I to jest, tak jak mówię, bardzo mocny lakier do włosów przeciw puszeniu się. Nie wiem, nie używałam, więc Wam nie powiem. Jego koszt to jest 13,99 zł. I dwie ostatnie rzeczy, takie naprawdę śmieszne. Może pokażę Wam pierwszą, to produkt pełnowymiarowy, nowość. I koszt to jest 26,99 zł. I to jest... jak to powiedzieć? Napisane jest, że to jest makijaż do włosów w sprayu. To jest oczywiście kolor, ten produkt nadaje kolor, tylko że zmywa się od razu. Nie po jakimś czasie, nie po dwóch tygodniach i tak dalej. To nie jest trwała koloryzacja, tylko to jest taki po prostu no, pigment. Można sobie zafarbować włosy, który zmywa się po jednym umyciu szamponem. Boję się takich produktów, szczerze. Nie wiem, czy pamiętacie, jak jakiś czas temu farbowałam swoje tutaj końcówki na niebiesko. Nie pamiętam, jaka ta farba była. Ja Wam podlinkuję gdzieś ten filmik. Kolor najpierw wyszedł piękny, natomiast muszę Wam powiedzieć, że zmywał mi się paskudnie na zielono i nie zszedł. Po prostu nie zszedł. Ja te włosy ścięłam. Ścinałam po kolei coraz więcej. Naprawdę nie polecam nikomu, szczególnie dziewczynom, którym nie tego, bo to jest... produkt, który się spłukuje od razu. Natomiast te wszystkie takie szamponetki, jakieś, wiecie, koloryzatory do włosów, które mają się niby spłukiwać po 6 myciach, po 8 myciach. Jeżeli macie, dziewczyny, farbowane, rozjaśnione, mocno rozjaśnione włosy i nawet zniszczone włosy, to nie polecam Wam tamtych produktów, ponieważ w życiu tego nie zmyjecie z włosów. Nie spłuczy Wam się to, naprawdę. Jeśli, przynajmniej jeżeli chodzi o kolor niebieski. Bo ja musiałam ściąć włosy, po prostu. Nie spłukało mi się to. Może spróbuję, może nawet nie ja, tylko któremuś z moich chłopców zrobię te włoski, może gdzieś tam na jakiś bal przebierańców będą szli, czy coś, nie wiem, może na wakacje zostawię. Oni czasami jakieś takie eksperymenty robią właśnie z włosami, także może im się to przyda. To jest akurat kolor czerwony. Więc no ja tego używać nie będę, ja już naprawdę nie chcę koloryzować włosów na jakieś takie szalone kolory, ponieważ się po prostu zwyczajnie boję, bo tamtej traumie z tamtym produktem. I tyle, 26,99.
I ostatnia rzecz to jest żelowa trwała koloryzacja. To jest farba po prostu do włosów, tylko szkoda, że w tak ciemnym kolorze. To jest kolor numer 6.0, prażone kakao. Bardzo, bardzo ciemny odcień, naprawdę bardzo ciemny. Możliwe, że go po prostu mojej mamie oddam, czy teściowej, chociaż teściowa się nie farbuje, ale moja mama czasami się farbuje, więc może u niej ten produkt się sprawdzi. Jest naprawdę ciemny. Ja teraz schodzę do blondu, rozjaśniałam włosy wtedy tym balejarzem, potem sobie odrosty sama zrobiłam farbą, jakoś żyję. Na razie nie chcę przyciemniać włosów, przynajmniej na wakacje chcę mieć jasne. Także na pewno tego nie będę używać. Ciekawa jestem po prostu, jak się sprawdzi ta farba. Ja Wam powiem szczerze, że chyba ze Schwarzkopfa, nie wiem czy ja kiedyś miałam jakąś farbę, zazwyczaj używam L'Oreala. I teraz te odrosty, co mam na głowie, to też L'Oreal był. I to jest żelowa, trwała koloryzacja, czyli jakaś inna forma farby w żelu. I to wszystko. Dobrze, mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Dajcie znać koniecznie, czy miałyście te pudełka, czy zamawiacie w ogóle pudełka z Uroku, z Shiny Boxa i tak dalej. Czy będziecie w przyszłym miesiącu również zamawiać. Ja dostaję te pudełka oczywiście jako ambasadorka, więc w przyszłym miesiącu również taki filmik się pojawi. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Poczekajcie, bo nie wiem, gdzie jest mój pilot. A chciałam się z Wami ładnie pożegnać. O, jest, dobra. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że już niedługo się spotkamy z jakimś normalnym filmikiem takim. A, i jeszcze haul ubraniowy mam do pokazania, ponieważ kilka rzeczy sobie kupiłam na wiosnę. Między innymi ten sweterek. Ten sweterek jest z Mojito, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć. I to wszystko. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego.